burzujący rytm. Muzyki burzujący rytm. Jedną rzecz, taką wymarzoną, jaką chcesz. Co byś kupiła? Rzecz. Dlaczego? No, rzeki są dobre. Koncepcja tego jest absolutnie kapitalnie świetna. Jeżeli chodzi o nagrywanie, robimy to bardzo profesjonalnie z podłogi. Pulsujący rym muzyki, płynący rym jak Mississippi, gorący beat jak Haiti. Ojejku, uczucia bardzo przyjemnie, naprawdę. Kurczę, szczęście, radość. Radość, że mogę tutaj być. Towarzyszyć w tych zajęciach, uczestniczyć w nich. Poznaję wiele wspaniałych ludzi, jak też instruktorów, niektórych też nawet fajnych. Czy jest rzecz, którą bardzo, bardzo chciałabyś zrobić w swoim życiu? No, skorzystać ze spadochronu, ponieważ chciałabym przezwyciężyć swój strach. Co cię natchnął do tego, żeby mieć tatuaż? Sama siebie, no zawsze chciałam mieć po prostu. Symbolizuje to coś dla ciebie? Moją rodzinę, moją mamę i tatę. Jakie cechy charakteru w sobie uwielbiasz? Uwielbiam otwartość, bezkompromisowość w takim dążeniu do swoich celów, bo taka determinacja. Co byś zrobiła, gdybyś się dowiedziała, że to jest koniec świata? Na pewno bym z rodziną się pożegnała i zrobiła jedną rzecz, której bałabym się zrobić. A co to tak jest za rzecz? Nie wiem, jak to być. Paralotnia. Poczekaj mnie, poczekaj, to ma być live. Jaką fajną rzecz razem zrobiłyśmy. Same fajne rzeczy robimy. Pulsujący rytm muzyki, płynący rym jak Mississippi, gorący beat jak Haiti, od liryki kipi, gdy bryk na linii daje tylko słowne do kamery. Proszę Pani, do kamery. Kiedyś usłyszałem na taśmie starej w 92 roku taki beatbox i od razu jak usłyszałem właśnie ten beatbox, to od razu sobie zamarzyłem być kimś takim. Gdybyś mogła napisać swoją książkę, jak by się nazwała? O sobie czy ogólnie książkę? O sobie. O kurczę, bardzo ciężkie pytanie. Nie wiem, co ci przychodzi do głowy. Jakieś tam niewiarygodne przygody.